Hej, siemano wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Tery. Jak widzicie, jestem już po instancji, po drugiej instancji, w pobliżu wejścia do niej, w pobliżu tego teleportu. Tutaj mam do odebrania kilka questów. To są questy tak jakby poboczne, związane z tym, co się działo z instancją. A tutaj quest główny, końcowy od Jeleny. Może najpierw odbiorę sobie questy te poboczne. Tutaj do wygrania były jakieś buty i dosyć sporo expa, także warto brać te questy. Tutaj z kolei też jakieś kościki były. Nawet dwa. To może nie jest zbyt opłacalne, ale przecież nie szkodziło nic wziąć. I jej główny quest. Minor Invasion. I główna nagroda. I 120 tysięcy expa. Także całkiem przyjemnie. Niedługo wbiję sobie 31 poziom. Dobra, może w tym momencie pokażę wam, co w tym mam założone na sobie, ponieważ troszeczkę się zmieniło do ostatniego czasu. Odwiedziłem tutaj instancję tą i pokażę wam, co teraz mam ciekawego. Może nie wszystko, bo tutaj też się pozmieniało, ale najważniejszą rzecz wam pokażę, to o którą pytacie najczęściej, to jest dysk. I tutaj, jeśli chodzi o dysk, no to enchantowałem go sobie do plus 6. Także wygląda to następująco. Bazowy atak 351 i bazowy impact modifier 375. I to wszystko sobie udoskonaliłem. Atak modifier o 63, impact modifier o 157. Ponadto sobie wpakowałem tutaj 3 kryształy, jeszcze mam miejsce na jeden kryształ. Nie wiem, czy teraz mam jakiś. Przy sobie nic nie mam, ale mam to na pewno w banku. A na chwilę obecną dostałem w nagrodę za wypełnienie tego questa z instancji. Dysk, też ciekawy dysk, ale niestety gorszy od tego, który posiadam aktualnie. Także... Pamiętajcie o tym, żeby brać wszystkie questy poboczne, kiedy sobie zmierzacie do tej instancji drugiej. To jest bardzo ważna rzecz. A to dlatego, że można dostać ciekawe nagrody i sporo podekspić sobie. Tutaj widziałem, że ktoś ma dla mnie kilka innych questów. Także ja sobie wszystko biorę oczywiście. No tak, questlog jest na razie pełny, bo sobie pobrałem różne questy też wcześniej. O proszę, znowu coś z instancji. Znowu jakieś questy instancjowe. Także nie po raz pierwszy i nie po raz drugi będę tam sobie wchodził, tylko po to, żeby rozwiązywać questy. Także jak widzicie, powtarza się to wszystko. Może sobie tutaj jeszcze wezmę ten story quest. Okej, okay. Brook. Musimy poinformować Brooka, że Jelena gdzieś zniknęła. Czyli musimy wrócić do Popolionu. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę sobie, czy ten story quest otwiera jakiś inny story quest. Nie, to jeszcze jest to samo. Musimy znaleźć Brooka i tutaj mamy do wygrania buty, aczkolwiek, no wiadomo, ja w tym momencie mam troszeczkę lepszy sprzęt. Nie ma się co dziwić. Dobrze, w takim razie lecimy sobie do Popolionu, ale już w tym momencie może się teleportuję tam, żeby nie tracić czasu. Mam do wykonania kilka questów pobocznych i pewnie to sobie zrobię poza nagraniem, żeby sobie zwolnić trochę
miejsca w questlogu. Także pamiętajcie o tym, żeby zabierać wszystkie questy ze sobą. Wykonując questy w drodze do drugiej instancji, najlepiej iść w grupie. Ja szedłem w grupie dwuosobowej, tak się składa. Gdzieś tam kogoś wyhaczyłem po drodze. Ponieważ potworki, które tam są do pokonania, potrafią być upierdliwe i lepiej mieć jakiś backup w postaci sojusznika. Dobra, musimy iść w tamtym kierunku. Musimy znaleźć Brooka, opowiedzieć mu historię tą dotyczącą Jeleny i zobaczymy, co dalej. No, come on, man. Another impudent youth. Tutaj troszeczkę nas nakrzyczał, że pozwoliliśmy jej uciec. Mniejsza o to. What did you say? Nie chcę się tego czytać. Musimy się dać do Samaela. Musimy mu zdać relację z tego, co się tutaj działo. Musimy się tam udać, zanim raport Brooka dotrze do niego. Więc pewnie jakieś spięcie, wiem, jest na linii Brook i nasza postać. Otworzyło mi się zaproszenie do instancji. Niestety teraz nie wejdę do niej. Za każdym razem, kiedy sobie odpalacie grę, możecie sobie załączyć, ale to jest tylko informacja dla osób, które mają problemy z dostaniem się do instancji. Załączajcie sobie tutaj możliwość wejścia do tej instancji i korzystajcie z tego ze względu na to, że to się najzwyczajniej w świecie opłaca. Ja za każdym razem, kiedy rozwiązuję sobie questy poboczne, włączam sobie tą instancję i dzięki temu po pierwsze mam lepszy sprzęt, po drugie gra mi się troszeczkę ciekawiej. Dobra, musimy się udać do Weliki teraz, do Samaela. Także nie ma problemu, można stąd polecieć sobie bezpośrednio do Weliki. Nie jest to drogie, jednakże jest to czasochłonne. Jednak te przeloty trochę trwają. Zresztą na moim komputerze wszystko długo trwa, nie oszukujmy się. Nawet zwykłe ładowanie lokacji potrafi tutaj troszeczkę człowieka zmęczyć. Ale czego nie robi się dla dobrej gry. Tam zauważyłem, że jednego questa jakiegoś nie oddałem, ale to jest kwestia czasu, zanim tutaj wrócimy, tak myślę, bo mamy do zrobienia w końcu jeszcze raz instancję. Wiem, że ta wcześniejsza instancja mogła wyjść nieco chaotycznie. Jeszcze raz was za to przepraszam, aczkolwiek ciężko było to ogarnąć troszeczkę. Za dużo się działo, wchodziłem do niej kilka razy i troszeczkę zamotała się sytuacja. No ale zrobiliśmy takiego speedruna i też było dobrze. Dobra, chwilę jeszcze poczekamy. I tu kolejna animacja do lotu do Weliki. O, widzę, że tutaj będzie kolejny quest. Czyli tego questa jednak już sobie zakończymy. I weźmiemy sobie kolejnego. Nie, kolejny dotyczy już chyba jakiejś innej historii. Tak jest, to jest wrogowie we mgle. Coś takiego. I tutaj byśmy musieli porozmawiać z Eleonem, ale sprawdzę sobie w questlogu, czy te questy są jakoś powiązane, czy też nie. Tutaj co chwilę mam informację, że komuś udało mu się enchantować przedmiot na plus 12. Masterworki. Także sporo ludzi już to ma.
Dobra, lecimy sobie. I przycinka oczywiście, ale nic nie szkodzi. Tutaj w Velice zawsze są przycinki, jeśli no, w momencie, gdy nagrywa materiał, to tu jest masakra. A tak się składa, że musimy lecieć na sam koniec miasta. Oj. Zobaczmy, czy teleport nas tam gdzieś przeniesie. Słowo to City Teleportal, ale nie jest opisane gdzie dokładnie, a ja nie znam miasta na pamięć, także... Freedom Plaza, zgadza się. Tak. No i to jest... Nie wiem, czy szybciej trwa dojście do tego miejsca, czy proces ładowania na moim mega szybkim sprzęcie. Ale mniejsza o to. Chyba już nie będę korzystał z tego teleportu. Bo jak widzicie, troszeczkę to trwa. A tak przynajmniej jak się biegnie, to można pooglądać sobie widoki pięknego miasta Veliki. Come on! No, przeginkę robisz w tym momencie szybciej. Come on. Zdecydowanie korzystam z teleportu ostatni raz. Gdzieś tam gdzieś mam lecieć teraz. To, że nie można biec na koniu, nie znaczy, że nie można posiłkować się skillami w szybszym dotarciu do celu. Tutaj kolejne questy, ale mam quest loga full. Okej. Niestety raport doszedł wcześniej, ale mniejsza o to. Bardzo mnie cieszy kolejny level, ale bardziej będzie mnie cieszył jeszcze kolejny awans. Dobra, zobaczmy, co tutaj dostaliśmy. Story quest. Find Eleon. Czyli to się chyba powiązały te questy. Albo i nie. Zastanawiam się, co tam jest przy wejściu zaraz, przy głównym teleporcie. Zaraz się zorientuję, co tam się znajduje, bądź też kto. Bo to, że z Eleon mam porozmawiać, to ja dobrze wiem. Ale bardziej mnie ciekawi ten znak zapytania, którego wcześniej nie było. Nie w tej stronie. No bez jaj. Ścinka przed samym przejściem.
Do you sense the power around us? Velika Federation poszukuje czempionów, by pomóc im w walce. Seek ye a blessing? Faktycznie, może troszeczkę uporządkuję ten teren. Tego na razie też nie robię. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu mamy teraz. Eleon. Dobra, musimy znaleźć Velika. Revelation of Goddess. Co to do wygrania jest? Coś kiepskiego, ale exp się przyda. Może się tam teraz teleportuję, zrobię teraz tego questa. Velika Sanctuary. Your success is inevitable. Sanktuarium w Velice. To może być ciekawe. Zobaczymy sobie, o co tu chodzi. Wow. No, nie powiem. Wygląda to fajnie. I have been watching you. Dobra. Bogini potrzebuje wojowników takich jak my. Obejrzyjmy cutscenkę. When a hero steps forward, the goddess Velik takes notice, for no one's vision is keener than the goddess of hunters. There is always a place in my city for heroes like you. Especially in the dark days to come. Piękna. Despite your victory, shadows linger in Velika and elsewhere. I sense a wider conspiracy. One that aims to throw everything into chaos. Thus I command you, hunt down the conspiracy. Follow their tracks, wherever they may lead. Though this is the age of mortals, I still have some divine power to grant you. Take my blessing and fly. Hunt down those who would destroy us from within. Okej. Dostaliśmy błogosławieństwo od bogini. Musimy wytropić grupę konspiracyjną jakąś. Ciekawe. Find Sigil. Jeszcze zobaczę sobie widoki. O, chyba niekoniecznie. Ale widok na Velikę jest, jakby nie patrzeć. Cool. Dobra, wracamy. No, audiencja u samej bogini to naprawdę coś. Podobało mi się to. Taka spokojna cutscenka. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ten cały story quest. Seek ye a blessing? Powróciłaś. Pamiętaj, co bogini ci powiedziała. Musisz bronić miasta i marzenia samego w sobie. Wróć teraz do Samaela. Powodzenia. No dobra, wracamy do Samaela po raz
500. Zobaczymy, co Samael na to. Dobra. Ma się te sposoby. Focus on duty, not ambition. Zwróć uwagę na następujące rozkazy. Miej na uwadze duży obraz, big picture. Bla 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 bla. Ta sama gadka, co była wcześniej, dokładnie. Okej, musimy się spotkać z Primusem Jakarianem w Czebice i powiedzieć mu, że Samael dał nam dowództwo nad misją. Musimy okrążyć bazę i zabić przywódców. Spoko. Spójrzmy na te buty, co tutaj mamy. Lipa. No, to też jakaś lipa. Dobra, lecimy sobie. Okej. A, to zupełnie nowa lokacja. Dobra, zanim tam się udam, skoczę sobie też tutaj porozmawiać z Eleoną, skoro już jestem w Felice, żeby nie latać dwa razy. Tak, mam takie przeczucie, że ta nowa lokacja, którą otworzyliśmy w tym momencie, dostęp do niej, czy questy do niej, poprowadzi nas do kolejnej instancji. Ale to się okaże za jakiś czas. Okej, doskonale. Thanks for coming so quickly. No nie tak quickly, bo twojego questu już mam bardzo długo. It's time to take action. O proszę, znowu do Sibiela. Do Sibiel musimy sobie skoczyć. Czyli do osoby, która nas wysłała do bogini. A, dobra, spoko. Nie, z powrotem. Dobra, mam z tego nie korzystać, spoko. Skoczmy sobie tędy. Witaj ponownie. Seek ye a blessing? I znowu do Samuela. No dobra. Można i tak. Jakiś list rekomendacyjny mamy tam zawlec. Bla bla bla. Dużo bieganiny. Dużo. Ha!
Boom, prowadzę. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. I znowu Eleon. Okej. Okay. Zobaczę, czy mogę sobie wziąć tego questa. Uncovering Glyphs. Jak to? Pewnie quest związany z tym, żeby się nauczyć obsługi znaków. Tak, i możemy wygrać sobie znak. Spoko, do Fireblasta. Okej. Okay. Aha, nie mogę wziąć. Dobra, zrobię sobie miejsce. I dopiero wezmę tego questa, bo coś czuję, że nieraz jeszcze tutaj sobie będę. Gdzieś w pobliżu. Co teraz? Do Eleon znowu zachrzaniamy. I znowu cutscenka, obejrzyjmy sobie, co przedstawia to. Wow. Fajny miecz. Something's not right. Sorki za to. Aha. A friend of yours? Aha. Okej, okay, czyli mamy do dyspozycji nowe lokacje z dwóch różnych story questów. Także zajmiemy się tym w kolejnym odcinku, moi drodzy, ze względu na to, że brakuje mi miejsca troszeczkę na ciąg dalsze nagrywania. A chciałem po prostu coś tam wykonać, jeśli chodzi o te questy, żeby rozpocząć kolejne, żebyście widzieli sobie wszystko po kolei. W tym momencie pójdę sobie wykonywać questy poboczne, a was zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć.